Witajcie w Kotlet TV. Przygotujemy dzisiaj bardzo smaczne i całkiem zdrowe razowe ciasto z jabłkami i orzechami. Takie ciasto jest bardzo sycące i o wiele zdrowsze od zwykłych. Na samym początku jabłko ścieram na tarce o grubych oczkach. Do tego dosypuję mąkę żytnią razową, to jest typ 2000. Dodaję troszkę proszku do pieczenia, a także wsypuję troszkę cynamonu albo przyprawy do szarlotki. Następnie wbijam jajka. Dodaję do tego mleko. Dodaję około 2 łyżki cukru lub słodziku i wrzucam 2 garści ulubionych orzechów. Ja akurat wykorzystałam orzechy włoskie. Następnie mieszam wszystko za pomocą łyżki, nie trzeba do tego żadnego miksera. I wymieszaną masę przekładam do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę około 35 do 45 minut. Czas zależy od wielkości formy, najlepiej sprawdzić to za pomocą drewnianego patyczka. Po wystudzeniu ciasto kroję. W środku jest wilgotne, to ze sprawą jabłek. Jest naprawdę bardzo sycące, a swoją świeżość utrzymuje mniej więcej przez cały tydzień. Takie ciasto możecie smarować na przykład ulubionym dżemem lub po prostu bez niczego. Po więcej przepisów zapraszam na nasz kanał na YouTubie albo na naszą stronę www.kotlet.tv.